Dobry wieczór ze stadionu warszawskiej Legii. Witają Państwa Dariusz Dowczyk i Grzegorz Kalinowski. Spróbujemy się przebić przez ten ogromny hałas, jaki jest przy Łazienkowskiej 3, ale trudno by hałasu nie było, skoro jedna z czołowych polskich drużyn, Legia Warszawa, podejmować będzie w towarzyskim meczu słynny Bayern Monachium. Nie dość, że najlepszą drużynę w historii niemieckiego futbolu, to jeden z czołowych teamów w historii światowej piłki nożnej. Bayern Monachium przyjechał do Warszawy w ramach akcji Visiting Friends. To mecz towarzyski, ale na pewno obie strony potraktują go jak najbardziej poważnie. Blisko 10 tysięcy kibiców na trybunach stadionu warszawskiej Legii. Myślę, że wspaniała okazja, zwłaszcza dla młodych piłkarzy Legii, aby wystąpić przeciwko renomowanej, słynnej firmie i wielkim graczom. No zdecydowanie tak. Przede wszystkim jest to, tak jak powiedziałeś, zespół o świetnej renomie, znanej na całym świecie. I nieczęsto przychodzi naszym zespołom spotykać się z tak klasowymi rywalami. Oczywiście przy okazji europejskich pucharów. Jest to spotkanie towarzyskie. Piękna inicjatywa. Mam nadzieję, że będzie dobre spotkanie. W to wszyscy tutaj wierzą. Licznie publiczność, która się stawiła na stadionie Legii Warszawa, a dla samych piłkarzy Legii. Ale będzie to przetarcie przed FC Zurich. Drużyny Bayernu Monachium w ramce Bernd Dreyer z numerem 11 Roberto, 13 Michael Ballack, kapitan zespołu, 14 Claudio Pizarro, 16 Jens Jeremis, 23 Owen Hargreaves, 25 numer to Valerien Ismael, 31 Bastian Schweinsteiger, 33 Paolo Guerrero i numer 39 Andras Ottl i Vicente Lizarazu z numerem 69. To skład drużyny Bayernu Monachium. Rezerwowi Karimi, Makaj, Salihamidžić, Kruz i Deisler. Z samej rezerwy można byłoby zbudować pół doskonałej europejskiej jedenastki. A to taktyka Bayernu. Dreyer w bramce, Lizarazu i Ottl. To boczni obrońcy Ismael i Jeremis zagrają w środku. Linia pomocy w środku Ballack i Hargreaves. Ballack wysunięty bardziej do przodu niż Anglik. Po lewej stronie Brazylijczyk Roberto, po prawej Schweinsteiger. I w ataku dwóch Peruwiańczyków, Pizarro i Guerrero. To był skład drużyny Bayernu Monachium, a to skład gospodarzy zespołu warszawskiej Legii. W bramce Łukasz Fabiański z numerem 4, debiut przy Łazienkowskiej. Kruz, Brazylijczyk, 7 Sokołowski, 8 Surma z numerem 9, Włodarczyk, 10 Bukowicz, 14 Karwan, 20 Szałachowski z numerem 22 Klat, 25 Rzeźniczak i 28 kolejny debiutant, reprezentant Burkina Faso, Musa Ouattara. Rezerwowi to bramkarz Mucha oraz gracze z pola Kiełbowicz, Janczyk, Magiera, Rosłoń, Chmies, Ganem i Burkhardt. To taktyka Legii, Fabiański, a przed nim czwórka obrońców Lopez, Musa, Rzeźniczak, Sokołowski, dwaj defensywni pomocnicy Surma i Bukowicz, wysunięci do przodu Włodarczyk, Karwan i Szałachowski i w ataku Klat, który zaliczył hat-trick, klasyczny hat-trick w ostatnim meczu ligowym. Obie jedenastki już przed trybuną główną stadionu warszawskiej Legii. Bayern Monachium oczywiście w swoich czerwonych, tradycyjnych strojach, Legia także w tym najbardziej znanym i lubianym przez kibiców komplecie stroju biało-czarnym. W tej chwili gromkie owacje, bowiem kibice oficjalnie żegnają trójkę piłkarzy, którzy spędzili tutaj całą dekadę w klubie przy Łazienkowskiej. To Jacek Zieliński, to Marek Jóźwiak i Tomasz Sokołowski pierwszy. Ten ostatni gra jeszcze w piłkę, ale w Górniku Łęczna, a Dariusz Wdowczyk jeszcze zdążył spotkać się z całą trójką na boisku. Nie zdążyłem się spotkać oczywiście z całą trójką, ale w jednej drużynie występowałem z Markiem Jóźwiakiem. Nie przez długi okres, ale przez jakiś czas graliśmy wtedy, kiedy ja występowałem jeszcze w Legii Warszawa. Ale potem jako gracz Polonii Warszawa był taki krótki epizod. Przecież i Sokołowski pierwszy, i Jacek Zieliński jeszcze wtedy, już wtedy po ligowych boiskach biegali. Tylko że ja już wtedy nie grałem w piłkę. Wtedy już trenowałem Polonię. Oczywiście nie doszło do jakiegoś takiego spotkania twarz w twarz na boisku z wymienionymi zawodnikami. Obie drużyny witają się w zespole
monachijskim. Brakuje kapitana, brakuje twarzy tego zespołu, Olivera Kana. Dosłownie w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się o tym, że słynny bramkarz Monachijczyków i reprezentacji Niemiec nie przyjedzie na mecz. W tej chwili witają się kapitanowie. Michael Ballack, o którym mówiło się, że to może być najgłośniejszy transfer lata, że może przejdzie do Manchester United, może nawet do Realu Madryt, tymczasem wciąż pozostaje w Bayernie. No, słyszeliśmy wywiad z Uli Hennesem, który liczy na to, że Ballack jeszcze przedłuży swoją umowę z Bayern Monachium. Jest to na pewno świetny piłkarz, o którym jest bardzo głośno nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Wicemistrz świata, jakby nie było, kapitan swojej drużyny i kapitan, no w tej chwili kapitan oczywiście, bo nie ma Kana. I Kan oczywiście jest kapitanem reprezentacji Niemiec, ale niezwykłe doświadczenie, mimo, trzeba nadal powiedzieć, młodego wieku. W bramce Bayernu dzisiaj, no absolutna ciekawostka nawet dla tych kibiców, którzy śledzą Bundesligę. Bernd Dreyer, 38-letni, najstarszy zawodnik Bayernu Monachium, ale niezwykle rzadko wychodzący na boisko. To bramkarz numer 3, bowiem nie przyleciał także do Warszawy Renzing, 21-letni zmiennik Kana, który od czasu do czasu rozgrywa jakiś mecz. Już pierwszy gwizdek sędziego pana Jacka Granata. Panowie Granat, Roskowski i Szymanik zdążyli jeszcze zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z dwójką kapitanów Legii i Bayernu. Na pewno fantastyczna pamiątka. No to jest pewnego rodzaju niespodzianka, tutaj muszę powiedzieć. Zespół niemiecki przyjechał i z jednym bramkarzem. No jakby się coś stało, to mogą mieć pewnego rodzaju problem, ale pewnie liczą na to, że no, jest to spotkanie towarzyskie, to raz, a być może liczą też na to, że bramkarz w dzisiejszym meczu będzie im niepotrzebny. No może wiedzą o tym, że Legia ma swojego rezerwowego bramkarza i to żart oczywiście, ma także Marcina Burkharda po raz pierwszy na ławce rezerwowych, a ten pomocnik już raz doskonale wpisał się kiedyś w roli bramkarza. Było to podczas europejskich pucharów, jeszcze w czasach, gdy grał w Amice Wronki. Pierwsza próba ataku Legii. Ouattara. Fabiański, daleka piłka w kierunku Włodarczyka. Karwan. Szałachowski. Ballack. Na popisy Ballacka bardzo liczymy, także na Hargreisa, który dzisiaj występuje na prawej obronie. Fantastyczna partia Anglika w meczu otwarcia Bundesligi. Wspaniały gol przeciwko Borussii Mönchengladbach. Wspominałeś tutaj o ławce rezerwowych. Myślę, że każdy z trenerów chciałby mieć taką ławkę rezerwowych. Świetni piłkarze, tacy jak właśnie Mackay, Salihamidzic, Santa Cruz czy Deisler. Karimi, który świetnym driblerem. Myślę, że wszystkich zawodników zobaczymy dzisiaj na boisku. Oprócz tego, że mecz toczy się na boisku, to mecz może się jeszcze toczyć w takiej grze, w zabawie, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Do wygrania w konkursie SMS-owym są oryginalne koszulki i piłki klubowe Bayernu Monachium z podpisami piłkarza. Wystarczy wysłać SMS pod numer 7226, treść SMS-a i pierwsze uderzenie ze Roberto, ale bardzo dobrze spisał się Fabiański. Przypomnę jeszcze raz numer 7226, a treść mecz i trzeba odpowiedzieć na pytania. Bardzo dobra interwencja, pierwsza młodego 20-letniego bramkarza Legii. Sparował to mocne uderzenie ze Roberto, bardzo silnie uderzył Brazylijczyk. Ale też trzeba powiedzieć, że mimo tego, że piłka odskoczyła trochę Fabiańskiemu, to szybko do niej wystartował i zażegnał niebezpieczeństwo pod bramką Legii. Tam jeszcze asekurował go Ouattara, bowiem w kierunku piłki bieg Guerrero. To Łukasz Fabiański. W dwóch pierwszych meczach na pewno ligowych najlepszy zawodnik Legii. Teraz to miano przejął od niego Marcin Klat, który ustrzelił hat-tricka w ostatnim ligowym spotkaniu w Bełchatowie. Ale teraz przeciwnik o wiele trudniejszy. Choć to mecz towarzyski, to jednak Bayern będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Guerrero.
Peruwiańczyk nie ma stałego miejsca w 11 Bayernu, ale jak wchodzi, to strzela gole. 6 bramek w poprzednim sezonie. Z Roberto. Tym razem to uderzenie, to dośrodkowanie nie wyszło Brazylijczykowi. Trudno się spodziewać, by dzisiaj doszło do rewanżu, o którym marzą kibice warszawskiej Legii. Rewanżu za ostatnie spotkanie i jedyne na tym stadionie, które rozgrywali legioniści przeciwko Bayernowi Monachium. Była to najwyższa porażka Legii w europejskich pucharach. Legia przegrała 3-7. Dariusz Wdowczyk kiwa głową, bo brał udział w tym meczu. Tak, to prawda, tak było. Przegraliśmy 3-1 w Monachium. Ale poczekajmy chwilę, zobaczymy, jak rozwinie się ta akcja. Pizarro, Balak. Balak nie doszedł do piłki. Znakomita akcja Peruwiańczyków. Zagranie piłki do środka. Jeszcze raz popatrzmy tutaj na sytuację. Sugerował tutaj Balak, że był faulowany. O, wprost w ręce. Przewrócił się reprezentant Burkina Faso, który gra dzisiaj na środku obrony Legii i no wygląda to nie najlepiej, bo ostatnio kontuzje i Szali, i Dixona Choto. Zahaczony być może przypadkowo przez Balaka, który próbował przeskakiwać na Ouattaro, ale już stał piłkarz Burkina Faso. Zawodnik Legii, myślę, że będzie wszystko w porządku. Wracając do tego, o czym mówiliśmy, 3-1 przegraliśmy w Monachium, pamiętam to spotkanie. Postawiliśmy na zdecydowany atak i próbę tego, aby odrobić straty właśnie z pierwszego meczu, ale w tym meczu na 7-3 no, po prostu nie byliśmy w stanie grać jak równy z Bayernem, który nas wypunktował jak wytrawny bokser. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Bayern już stworzył dwie bardzo dobre okazje. Na razie bezbramkowy remis. Fabiański. Najbliżej ta piłka przeleciała obok Karwana, ale i on miał do niej daleko. Znów Balak. Surma do Vukovicia. Pokazuje się po prawej stronie Sokołowski. Sokołowski do Klata. Vukovics nie bardzo wiedział, co zrobić z piłką. Surma. Ładne zagranie do Sokołowskiego. Spora swoboda zawodników Legii, ale to 30 metrów przed bramką Bayernu i teraz strata piłki przez Vukovicia. Na pewno, tak jak wspominaliśmy na początku, będzie to bardzo dobre przetarcie przed meczem pucharowym FC Zurich dla piłkarzy Legii. Jeżeli wypadliby dobrze tutaj z Bayernem, myślę, że z większą swobodą i pewnością siebie podejdą do pierwszego pucharowego spotkania ze Szwajcarami. Ouattara, bardzo dobra interwencja. To zawodnik o doskonałych warunkach fizycznych, ponad 1,90 m wzrostu. Teraz to się bardzo przydało. Kruz. No o grę tego zawodnika trochę się obawiam, bo to mecz towarzyski, a mówi się, że jeżeli blisko nie ma tłumacza, a najlepiej jego menedżera Mariusza Piekarskiego, to Kruz potrafi zagrać dość ostro, nawet przesadnie ostro. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No na pewno weźmie poprawkę, że jest to spotkanie towarzyskie. Ale podobno i na treningach potrafi nieźle potraktować swoich kolegów. Nie przebiera w środkach. Nie zważając na to, czy to jest spotkanie towarzyskie, czy to jest trening. Ale to odzwierciedla też charakter zawodnika, trzeba powiedzieć. Pizarro. Guerrero szukał Balaka. Legioniści to przewidzieli. Kurma do Sokołowskiego. Doskonale wychodzi Szałachowski. Sędzia nie przerywa gry. Trójka legionistów przed bramkarzem. Fatalnie to rozwiązał Szałachowski, mógł podawać do środka, do Karwana, miał jeszcze Włodarczyka, atak 3-1 i w takim meczu. Fatalne zachowanie w tym momencie Szałachowskiego. Był Piotr Włodarczyk to raz, ale jeszcze w lepszej pozycji był Bartek Karwan.
myślę, że ta akcja Legii powinna zakończyć się bramką i strzałem do pustej bramki. Szałankowski zachował się bardzo egoistycznie w tej akcji, dobrej akcji Legii. I zamiast 1-0 dla warszawskiego zespołu mamy tylko rzut rożny. Kruz, Łatara wychodził do piłki, ale nie miał szans. Ismael, Balak i dwójka Peruwiańczyków przesuwają się do przodu. Tylko trójka legionistów. I bardzo dobrze. Znakomita interwencja. Ale widzieliśmy w tej sytuacji rzut rożny dla piłkarzy Legii. Szybka kontra piłkarzy Bayernu i od razu trzech piłkarzy przeciwko jednemu tylko środkowemu obrońcy. Kuba Rzeźniczak znakomicie zagrał i to nie przypadek, że dwa czy nawet trzy razy w 11 kolejki w tym sezonie. Znów Rzeźniczak, ale i tak pozycja spalona. Ale był na miejscu, dobrze zaasekurował całą tą akcję Bayernu. Dobrym ślizgiem wybił piłkę na aut. A my widzimy Feliksa Magata i Uli Hennesa. Uli Hennes, prawdziwa historia Bayernu Monachium, choć to piłkarz, który zakończył swoją karierę, i tak wielką karierę, w wieku zaledwie 27 lat. Włodarczyk walczy z Otlem. Odl to piłkarz, który jeszcze nie rozegrał meczu w Bundeslidze. Włodarczyk, ale na spalonym. Bernd Dreyer tylko odwrócił się, wiedział, że i tak gola nie będzie. Popatrzmy raz jeszcze, nie ma wątpliwości. Widzimy, Włodarczyk był na offside. No nie wiem, czy dzisiaj będzie 7-3, czy 3-7, tak jak w tym meczu, w którym ty grałeś, ale na razie dość otwarta gra. Sytuacje po jednej, po drugiej stronie. Taka gra naprawdę towarzyska, co cieszy kibiców, ale niekoniecznie musi cieszyć trenerów. Sytuacje z jednej i z drugiej strony. Kolejna dobra piłka. Próbują tutaj piłkarze Bayernu grać bardzo wysoko w obronie, co stwarza właśnie okazję dla Legii. Te piłki wszystkie zagrane prostopadłe pomiędzy obrońców. To jest szansa, tak jak w przypadku właśnie Szałachowskiego, aby wyjść sam na sam z bramkarzem drużyny niemieckiej. No jeszcze miał dobre towarzystwo, bo byli Karwan i Włodarczyk. I tu 38-letni Bernd Dreyer po prostu powinien biegać za napastnikami Legii, a tymczasem Szałachowski trafił wprost w niego. Najgorsze z możliwych rozwiązań. Zobaczymy, jak teraz zagra Szałachowski. Do Surmy. A ten niecelnie. Próba zagrania w kierunku Klata. Próba zagrania z pierwszej piłki, właśnie to, o czym mówimy. Szeroko był ustawiony Klat pod linią. Surma próbował właśnie zagrać taką piłkę, ponieważ piłkarze Bayernu stoją na 25. metrze od własnej bramki. Nie do nogi, ale licząc na szybkość Klata właśnie, grając tę piłkę za plecy obrońców. Otl. I Schweinsteiger faulowany. Stały fragment gry. Tego rodzaju sytuacje boiskowe na pewno Bawarczycy mają opanowane. Zobaczymy, jak to rozegrają. Balak ustawił się dokładnie na 11 metrze. Przy piłce Hargraves. Zobaczymy, jak ten stały fragment gry zostanie rozegrany. No ale pewnie dośrodkowanie w polu karnym, gdzie szczególnie Michał Balak jest groźny w takich sytuacjach. Fabiański bardzo odważnie. Bardzo odważnie, zdecydowanie i pewnie, trzeba powiedzieć. Vicente Liza Razu. Po epizodzie w Marsylii znów wrócił do Bayernu. I teraz no, bardzo niemiła sytuacja, ale to nie po faulu legionisty, lecz po uderzeniu piłki. Był faul, odgwizdany faul, ale jeszcze uderzony piłką przy strzale. Popatrzmy raz jeszcze. Faul Kuby Rzeźniczaka.
No i Pizarro okazał się być bezwzględny dla swojego kapitana. Trafił już piłką podnoszącego się Balaka. Groźna sytuacja, bardzo dobra odległość do bramki. Zobaczymy, kto będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. 5 minut temu Legia mogła prowadzić 3-0. Przypomnę, sytuacja trzech napastników Legii. 1-0. Legii. 1-0. 1-0 na bramkarza Bayernu. A teraz bardzo groźnie. Piłka na 20 metrze od bramki. Tuż obok słupka. Bardzo blisko prawego słupka Fabiańskiego. Widzimy, piłka odbiła się. Owen Hargreaves minimalnie spudłował, a część widzów już nawet widziała tę piłkę w siatce, bowiem ta odbiła się od słupka podtrzymującego siatkę za bramką. Otl. Cruz wygrał ten pojedynek główkowy, ale Balak łatwo minął Surmę do Zeroberto. No i teraz może być bardzo groźnie, jest Karwan. Fantastycznie Fabiański, ale i tak byłby spalony. Popatrzmy, czy to i tak nie ma znaczenia, bo była pozycja spalona, ale czy było to... Tak. Rykoszet. Balak. Ze Roberto. Ze do Pizarro. Ponownie Balak. Przyspieszają teraz Monachijczycy. Cruz. Szybciej, zdecydowanie szybciej Marcin Klat powinien zgrywać te piłki. Jest tyłem do bramki przeciwnika, nie widzi, co się dzieje za jego plecami. I znów Rzeźniczak. Brawo, Kuba Rzeźniczak. Łatara do Szałachowskiego. Z Roberto. I bardzo pewny chwyt, to trzeba podkreślić. Pewna gra bramkarza Legii. Widzimy dośrodkowanie w pole karne. Guerrero był przed szansą. Trudna pozycja. Dobrze, że trafił akurat w środek bramki, tam gdzie stał Łukasz Fabiański. Piłka uderzona gdzieś do boku po koźle. Na śliskiej nawierzchni na pewno sprawiałaby mu zdecydowanie więcej problemów. Teraz piłka oddana za darmo. Coraz większa przewaga Bayernu Monachium. Tego się mogliśmy spodziewać oczywiście, ale... Ta dziewiąta minuta, ta wspaniała akcja legionistów, to wszystko obudziło nasze nadzieje. Jeremis. Ismael. Ismael przeszedł przed tym sezonem z Werderu Brema i trudno oszacować jego wartość, ale to jest prawdopodobnie około 8 milionów euro, bowiem to były 3 miliony. Zagranie w kierunku Pizarro. I jeszcze w pakiecie dołożony Frings. Czyli w sumie około 8 milionów. Ładna suma, można byłoby w polskiej lidze zbudować całą jedenastkę z tego. Ale i tak Monachijczycy spośród tych czołowych, najlepszych zespołów świata nie słyną z największych transferów, szastania pieniędzmi. Oni są oszczędni. Podczas wizyty w Monachium wraz z delegacją Legii Karl-Heinz Rummenigge powiedział mi, że to ich właśnie różni od Realu Madryt. Oni kupują piłkarzy typu Ronaldo, Zidane, wydają dziesiątki milionów euro. Bayern myśli, aby kupić piłkarza, którego potem jeszcze może z zyskiem sprzedać. No, poza tym tacy piłkarze jak Hargreaves czy Guerrero właśnie to są zawodnicy, którzy są w tym klubie od najmłodszych lat, od wieku 16-17 lat. I pomału przybijają się do tego pierwszego składu. Hargreaves, reprezentant Anglii, który już od pewnego czasu ma pewne miejsce w drużynie z Monachium. A Guerrero, którego też dzisiaj widzimy na boisku,
pomału do tej pierwszej jedenastki się przebija. Pizarro markował strzał, w końcu podawał. No, co do Hargreisa, to gdyby ktoś kilka lat temu powiedział Anglikom, że w ich reprezentacji, w ich drużynie narodowej będzie grał piłkarz, który swoje pierwsze kroki stawiał w Kanadzie, w Calgary, a następnie uczył się piłki w szkółce Bayernu Monachium i nigdy nie grał w lidze angielskiej, to pewno zostałby uznany za wariata, ale takie są teraz czasy. Widać, że skauci, szperacze potrafią wyszukiwać znakomitych graczy. Włodarczyk. Szkoda, że nie przyspieszył. Obok niego Liza Razu. Klat. Ale bardzo lekkie uderzenie i weteran Bayernu, Bernd Dreyer, który jest w kadrze tylko dlatego, że jest Niemcem. Powiem, jak podpowiedział nam Roman Kołtoń przed tym spotkaniem. Według przepisów Niemieckiej Federacji Piłkarskiej musi być 12 Niemców w kadrze zespołu. Było ich tylko 11, więc Bayern... Ciekawą mamy teraz sytuację właśnie. Stanęli Bawarczycy bardzo wysoko na 40, 45 metrze przed własną bramką. I była szansa dla Ligi właśnie do zagrania tej prostopadłej piłki. Kontratak Bayernu. Hargreis. Schweinsteiger. Niebezpiecznie. I gol. Z ostrego kąta wydawało się, że to będzie niemożliwe, by piłka wpadła do bramki, a jednak jest 1-0 dla Bayernu Monachium w 20 minucie spotkania. Hargreis rozpoczął tę akcję, zagrał na prawą stronę. Właściwie już z linii końcowej padł ten strzał na bramkę, głębokie takie dośrodkowanie, jeszcze raz widzimy. Guerrero. Całą tę sytuację. Jeszcze wszystko tutaj asekurował Pizarro, ale Guerrero zrobił to perfekcyjnie. No lepiej tego nie mógł zrobić, mogę powiedzieć. To był jeszcze taki lob nad Łukaszem Fabiańskim. Myślę, że mało kto spodziewał się właśnie tego, że ta piłka z tego ostrego kąta wpadnie do bramki. A jednak i to Legia mogła prowadzić. Prowadzi Bayern Monachium 1-0. Od 20 minuty spotkania. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Legii. Przypomnę, że w towarzyskim meczu z Bayerem Leverkusen w pierwszej połowie Legia grała fatalnie, dała się zepchnąć do defensywy, odrodziła się w drugiej części gry. Ale teraz już wszystko powinno funkcjonować dobrze od pierwszej minuty, bowiem to mecz już po trzech rozegranych kolejkach ligowych, a więc zespół powinien funkcjonować. Z dużą swobodą Bawarczycy rozgrywają piłkę. Widać tutaj klasę w ich poczynaniach. Guerrero zatrzymany, ale czy legioniści wyjdą z piłką? Karwan. Turma do Sokołowskiego. No, Zé Roberto odebrał piłkę prawemu obrońcy Legii. Balak. Jeszcze raz Balak. Bukowicz i Surma. No i podanie wprost pod nogi Ismaela. Ismael niedobrze rozpoczął sezon od dwóch żółtych i w konsekwencji tego czerwonej kartki w meczu otwarcia. Ale i bez niego Bayern poradził sobie, mając Makaja, który w ostatnich minutach dobił Borussię Mönchengladbach. Na razie Makaj jest na ławce rezerwowych. Pokazuje arbiter boczny i teraz dopiero zatrzymana gra. Przed ten nowy przepis, o którym się mówi, widzimy już w momencie zagrania. Napastnik Bayernu jest na spalonym. Ale dopóki nie dotnie piłki, to sędziowie czekają z bliskiem. Myślę, że w takich przypadkach, gdzie do piłki podąża jeden zawodnik, sędziowie powinni
wcześniej właśnie gwizdać. Klat traci piłkę. Lizarazu znakomicie odczytał to, co chciał zrobić napastnik Legii. Forma do Wukowicza, Sokołowski. Ismael do Benta Dreyera. Trzeci bramkarz Bawarczyków daleko. W kierunku peruwiańskich napastników. Pizarro. Guerrero. Łatara tylko na moment. Sokołowski. Szałachowski niecelnie do Włodarczyka. I faul Klata. Poza tą jedną sytuacją Legionistów, jak do tej pory trudno im się przedostać pod bramkę w tym momencie Bawarczyków. Zawiązać jakąś składną akcję. Zobaczymy, może teraz. To nie było podanie, raczej ratunek przed tym, żeby piłka nie opuściła pola gry, żeby nie było auto na własnej połowie. Otl, Dreyer. Prus. Hargreaves. No, trudno powiedzieć, że ten piłkarz gra na pozycji prawego obrońcy. Za Roberto. Schweinsteiger. No i teraz dużo miejsca ma Anglik. No i na szczęście dla Legionistów uderza bardzo niecelnie. Gdyby wyszedł mu taki strzał jak w meczu na Allianz Arena ostatnim, to byłoby już 2-0. Ale widzimy swobodę, z jaką rozgrywają piłkę piłkarze Bayernu przed polem karnym Legionistów. Przyspieszenie w ostatnim momencie, próba zgubienia przeciwnika i strzał na bramkę niecelny w tym przypadku, kiedy uderzał Hargreaves, ale te akcje są bardzo groźne. Jakoś piłka nie jest w stanie dłużej być przy Legionistach, szybkie straty. Powinni Legioniści właśnie postarać się, żeby wymienić, pograć kilka piłek między sobą, nie pchać akcji do przodu za wszelką cenę, ale wymienić kilka podań między sobą. Spalony. Myślę, że w takim momencie właśnie lepiej poczuliby się na boisku, jeżeli by wymienili 5, 7, 10 podań między sobą, grać trochę wrzeż, a nie za wszelką cenę, tak jak mówię, granie tutaj w kierunku bramki Bayernu. Bardzo dużo piłek do Schweinsteigera. Z łatwością gubi Cruza i pomocników Legii. Teraz nawet próbuje uderzać. Jak sądzisz, czy to jest bezradność, czy na razie takie pewne skrępowanie, że grają przeciwko takiemu przeciwnikowi? Ja myślę, że jest to klasa przeciwnika, to raz. Pewne obawy, no, podejść do Roberto, który tą lewą nogą potrafi, w języku piłkarskim mówimy, wiązać krawaty. Jest to pewnego rodzaju ryzyko. Ale no, jakby nie było, minęło już prawie pół godziny tego spotkania, nerwy powinny puścić. Być może Legioniści graliby trochę inaczej, jeżeli udałoby się właśnie w tym pierwszym przypadku strzelić bramkę. Na pewno bardzo by to pomogło, a tak tylko mogło jeszcze usztywnić graczy Legii. Karwan. Hargreaves odbiera mu piłkę. Balak w kierunku Pizarro. Pizarro i Sokołowski teraz bardzo niebezpiecznie było, bowiem Guerrero już w środku pola karnego czekał na podanie. Bardzo dobrze Kuba Rzeźniczak jak na razie czyta i przewiduje te zagrania piłkarzy linii ofensywnych Bayernu. Nie było offside'u. No i teraz co zrobią Legioniści? Dreyer wyszedł z bramki trochę nieporadnie, ale szczęśliwie. Ale zauważ, że Ismael z dużą łatwością zapędza się w pole karne Legii. Przecież
to jego akcja, to jego podanie z lewej strony. Jak na środkowego obrońcę, to potrafi szybko przemieścić się pod bramkę przeciwnika i stworzyć przewagę. Jest to duża broń akurat w dzisiejszej piłce, żeby właśnie przewagi stwarzali ci piłkarze, którzy, mówiąc krótko, nie mają krycia, właśnie środkowi obrońcy. Takich się ceni i takich się poszukuje, którzy nie tylko potrafią bronić, ale zawiązać właśnie akcję ofensywną swojego zespołu. Tak jak zauważyłeś, Ismael robi to bardzo dobrze. Szałkowski z wolnego. Więc Jeremis wybił piłkę, raz jeszcze Szałkowski. Ta wymiana piłek z Bukowiczem nie powiodła się. Kruz. I wprost do Benta Dreyera. Pizarro. Dobry powrót Carvana. Peruwiańczyk nie dał za wygraną. Próbował odebrać tę piłkę Carvanowi. No, na razie widzę, że na tej pozycji na pewno numerem jeden w Legii, myślę o lewej obronie, jest jednak Tomasz Kiełbowicz. To jest młody piłkarz, to mogą być oczywiście nerwy. Niewidoczna, jeżeli już dostaje piłkę, no to najczęściej staje się ona łupem, trzeba powiedzieć, piłkarzy w czerwonych koszulkach. Nie wszystko da się nadrobić ambicją, bo te braki no, są widoczne. Poczynania młodego zawodnika. No, 23 lata w Bayernie wcale nie byłby najmłodszy. To prawda, no tak rozpoznaje się talent. Jeżeli ktoś ma talent, to i w wieku 17 czy 19 lat rozpoczyna już grę. Jest podstawowym zawodnikiem swojego zespołu. Możemy dać tu kilka przykładów, jak bramkarza Realu Madryt. Młody tutaj występujący z numerem 31, Bastian Schweinsteiger, też początkowo zaczynał grać w Bayernie, Monachium. Dwie interwencje Cruza, pierwsza sporadycznie, ale teraz już jest podstawowym zawodnikiem. Mamy prosty przykład tutaj, Grzegorz, właśnie widzisz, zagranie piłki w pole karne. Prosta piłka do wybicia, Cruz jakby nie był przygotowany na to, co z nią zrobić i jest rzut rożny dla piłkarzy Bayernu. Hargreaves. I zarazu. Spalony. Już wcześniej była podniesiona chorągiewka w górę. Wiadomo było, że Ismael przeszedł poza linię obrońców, ale znów bardzo dobre wyjście środkowego obrońcy drużyny Bayernu Monachium. Ale tak pewnie piłkarze Bayernu czują się tutaj na stadionie, że w pewnym momencie wszyscy, cała jedenastka Bayernu Monachium była na 40 metrze od bramki legionistów. No tak też i było w 1989 roku w październiku. I było nawet 6-1 dla Bayernu Monachium. Skończyło się nieco lepszym, ale i tak niezbyt dobrym wynikiem. 7-3. Akurat tak dobrej pamięci nie mam. Ale pamiętasz, że grałeś? Pamiętam, że grałem. Byłem na boisku, nie wiem, czy grałem. Byłem na boisku. Włodarczyk. No i strata piłki. Trudno to inaczej nazwać. I zadazu do Zeroberto. Szwajni znów przy piłce. Ma dużo swobody. Łatara. Marek Jóźwiak mówił, że to twardy zawodnik. No i faktycznie teraz w sposób zdecydowany wybił piłkę na rzut rożny. No i tak, to
pytanie retoryczne, gdzie byli obrońcy? W polu karnym. Siódmy byli w polu karnym, tak, ale nie byli przy Claudio Pizarro, który uderzył niecelnie, ale bardzo swobodnie doszedł do tego dośrodkowania z rzutu rożnego. Jakby uderzył celnie na bramkę, myślę, że tutaj Fabiański niewiele miałby do powiedzenia. Wydaje się, jakby obrońcy obserwowali to, jak ta piłka leci, jaką ma parabolę lotu, a nie patrzyli na właśnie zawodnika, napastnika peruwiańskiego, gdzie on się znajduje i czy jest to groźna sytuacja. Balak. Pizarro. Ponownie Balak i mimo, że tam Łukasz Surma biega w poprzek boiska, to jednak sporo miejsca mają. Balak i mogło być 2-0. No, tylko cień przelatującej piłki widzieliśmy tutaj na słupku bramki, której jak to broni się dzieje, Fabiański. Bawarczycy mają tak dużo swobody przed polem karnym. No, przede wszystkim technika użytkowa, to jest ważna swoboda poruszania się na boisku, ale jednocześnie myślę, że to jest podstawa, szybkość i technika w ich działaniach ofensywnych odgrywa tutaj największą rolę. Z Roberto i Balak. I teraz do Pizarro niecelnie. Oni też popełniają błędy. Na razie popełnili jeden ogromny błąd w 9 minucie, kiedy dali sobie zagrać piłkę przez linię obrony. Błąd, jakiego Legia w tym meczu nie popełniła, ale to Bawarczycy prowadzą 1-0. Ciekawe takie, myślę, spostrzeżenie tutaj. Wukowicz próbował do Wodarczyka, nie udało się. Dwójka środkowych napastników, Pizarro i Guerrero, zupełnie nie są zainteresowani tym, żeby pilnować bocznych obrońców Legii. Pizarro. Ouattara, reprezentant Burkina Faso, dobrze się spisał w tej sytuacji. Poprawił jeszcze Sokołowski. No, z Roberto chce tu zrobić jakiś popis. Nie udało się. Szałachowski. Klat. Marcin Klat. Jeszcze nie koniec. Szansa Włodarczyk. Kolejna 100% okazja dla legionistów. Kolejna niewykorzystana. Czemu na siłę? Pytanie, czemu na siłę, jeżeli bramkarz już bardzo szybko wyszedł do Włodarczyka? Myślę, że piłkarze no, powinni zapatrywać się na to, co robią ci najlepsi zawodnicy lig europejskich, ale też powinni spojrzeć na Tomka Frankowskiego, który w takich momentach lubi podciąć piłkę nad bramkarzem. Nie siła czasami, a właśnie technika, żeby spojrzeć, gdzie bramkarz stoi i spokojnie wykańczać akcję. Dobra okazja dla piłkarzy była, kolejna dobra okazja dla piłkarzy Legii w tym meczu. No tu trochę taka decyzja sędziego Jacka Granata, jakby to wszystko rozgrywało się w polu bramkowym, a jednak to był jakiś 6-7 metr od bramki. W Szkocji na pewno nie byłoby rzutu wolnego. No, mieliśmy przykład ostatni w meczu ligowego. Grodzisk przeciwko Wiśle Kraków. Jest pięcie właśnie podbramkowe, po którym Wiślacy strzelili pierwszą bramkę. Gdzie niby był faulowany bramkarz Grodziszczan Przyrowski. Sędzia nie odgwizdał tego i uznał bramkę dla Wiślaków. I zarazu mistrz świata przy piłce. Mistrz świata, mistrz Europy. Mistrz Europy, oczywiście. Duża dziura teraz nam się zrobiła w środkowej strefie boiska. Schweinsteiger. I to jest szansa teraz. Się, no ale... ale tak nie można. Oddał piłkę za darmo. Aleksander Wukowicz i teraz szansa na drugiego gola. Guerrero. I jest druga bramka. Skoro traci się takie piłki w środku pola. Oczywiście. Była szansa na wyprowadzenie kontrataku
przez Legionistów. Fatalne zagranie Vukovicia. Szybko przejęta piłka przez piłkarzy Bayernu. Prostopadłe zagranie do Guerrero, który mimo asysty Ouattary, widzimy, poradził sobie, nie stracił tutaj balansu. Bardzo przytomnie. To, co powinien zrobić Włodarczyk. Lekko podciąć piłkę nad bramkarzem, który już się kładł na murawie. No na razie dość mocna lekcja futbolu w wykonaniu Bayernu Monachium. Zobaczymy, jakie wnioski wyciągną legioniści, porównując akcję z 9 minuty i ten sprzed kilku minut. Na razie nie wyciągają żadnych wniosków. Dwie stuprocentowe okazje, które by zupełnie odmieniły wynik tego meczu, niewykorzystane. Ale do 3 razy sztuka, oby jeszcze w tej połowie, jeszcze przed przerwą, to by nam poprawiło nastroje i dało lepszy start w drugich 45 minutach. Otl. Błąd. Przypomnę, to zawodnik, który dopiero bije się o to, aby wejść do jedenastki Bayernu. Bardzo duża swoboda. Nie ma tutaj cienia nerwowości, odrobiny nerwowości, paniki w momencie, kiedy legioniści próbują podejść wyżej, złapać piłkarzy Bayernu daleko od własnej bramki, stosując pressing. Oni z dużą swobodą, widzimy, wymieniają podania między sobą. I znów na pozycji niemalże skrzydłowego. No, to musi być bardzo dobre zgranie i wielka odpowiedzialność obrońców, którzy zawsze mają kogoś w ataku. Hargreaves no, najczęściej. Tak. To jest ten przypadek, kiedy Schweinsteiger przeszedł na drugą stronę boiska. Nominalnie on tutaj gra na prawej pomocy Bayernu Monachium. Hargreaves jest prawym obrońcą, ale znalazł się w roli skrzydłowego, a tenże prawy pomocnik w roli lewoskrzydłowego. No to już brzmi to prosto, ale na boisku to już jest wyższa sztuka jazdy dla piłkarza, aby w ten sposób wymieniać pozycję, aby przy okazji jeszcze nie robić dziur w obronie. Bawarczycy już to potrafią, my dopiero zdążamy w tym kierunku. Ouattara, zbyt krótko. Hargreaves teraz w środku pola. Bo to także defensywny pomocnik, który potrafi rozegrać. Ale asekurowany, I zarazu. Ale Bask był faulowany. Faulowany Francuz przez Szałachowskiego. Próbował bardzo szybko minąć prawego pomocnika Legionistów. Ten jednak zabiegł mu drogę i Jacek Granat, trzeba powiedzieć, dobrze prowadzący to spotkanie, odgwizdał faul. Teraz Jeremis zagrał dobrą piłkę do napastników. Legioniści odczytali to jednak. Czy wykorzystają szansę na szybki atak? Ale przewaga bardzo szybko stopniała po zbyt prostym chyba rozwiązaniu, jak na 0 Berto. Trafił wprost Brazylijczyka Tomasz Sokołowski. Zdecydowanie szybciej tutaj powinna piłka być podawana od jednego do drugiego zawodnika. Każde prowadzenie jej przez Legionistów zwalnia ich akcję. Nieporozumienie Carvana i Cruza. 5 piłkarzy Bayernu na 4 Legionistów. Znakomicie za Roberto i będzie bardzo groźnie. I tuż nad poprzeczką byłby trzeci peruwiański gol, ale tym razem Pizarro nie trafił w okienko bramki Fabiańskiego. To widzisz, po raz kolejny legioniści wyprowadzają swój kontratak. Prosta piłka zagrana przez Carvana do Cruza. Brak zrozumienia. Dwa podania i już było dośrodkowanie. Jako trzecie podanie za Roberto w polu karne. I dużo szczęścia, trzeba powiedzieć, mieli w tym momencie legioniści, bo ta akcja swobodnie mogła zakończyć się kolejną bramką. Na szczęście to nie jest mecz o punkty, spotkanie towarzyskie i można powiedzieć bezcenna lekcja futbolu. Gdyby nie to, że mniej więcej znamy tę cenę, Bayern Monachium
Piłka do Włodarczyka. Nie udziela takich lekcji bezpłatnie. To wszystko w ramach działalności sponsorów monachijskiego klubu. Niedawno byli jeszcze w Japonii, gdzie w dwóch meczach zdobyli 7 bramek, stracili jedną, grając o wiele słabszym składzie niż ten dzisiejszy. Pierwsza połowa zbliża się do końca. Myślę, że jest to dobra lekcja futbolu dana przez piłkarzy Bayernu zawodnikom Legii. Jak wiele dzieli zawodników jednej i drugiej drużyny, możemy o tym się przekonać właśnie oglądając to spotkanie. Ale takie mecze trzeba grać. Najprościej byłoby robić mecze towarzyskie, sparingi ze słabszymi od siebie, ale to do żadnych wniosków potem nie prowadzi. Jest to pewnego rodzaju lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski, do których, no, piłkarze, do których trzeba równać, zespoły, do których trzeba równać. Aczkolwiek są tacy trenerzy, którzy kochają, no, teraz faul Liza Razu. Będzie żółta kartka, pierwsza w tym spotkaniu. Mecz towarzyski, ale grają na poważnie. Popatrzmy raz jeszcze. No, niby delikatnie, ale wystarczyło. Kończy się regulaminowy czas gry. Rozgrzewają się piłkarze rezerwowi jednego i drugiego zespołu. Myślę, że kilka zmian tutaj zobaczymy w przerwie tego meczu. Może zobaczymy jeszcze bramkę. Jest! Jest gol! Mogło to się stać wszystko o wiele wcześniej, ale dobrze, że teraz, jeszcze przed wejściem na przerwę, Włodarczyk strzela bramkę i zmniejsza się to prowadzenie Bayernu. Legia zasłużyła na tego gola. Gola, jak to mówią piłkarze, do szatni. Bardzo dobrze uderzona piłka przez Piotra Włodarczyka. Widać, że piłkarze Bayernu też popełniają błędy. Trzeba tylko dać szansę wykazania się temu bramkarzowi i dobrze uderzyć. To też zrobił Włodarczyk. Trzecia okazja na pokonanie Bernda Dreyera i do trzech razy sztuka. Legia zdobyła w końcu bramkę. Szkoda, że honorową, jedyną w tej pierwszej połowie. Bayern Monachium po dwóch strzałach Guerrero prowadzi 2-1, ale Legia poprawiła nam nastroje w tej ostatniej minucie gry. 200% okazje niewykorzystane, ale ta trzecia na szczęście przez Piotra Włodarczyka trafiona. A my w tej chwili łączymy się z Sergiuszem Ryczelem. Ze mną jest Piotr Włodarczyk, któremu udało się strzelić gola w ostatniej minucie. No to jest gol dający nadzieję na drugą połowę. No dający. No nie ma co grywać, że Bayern jest jednak trochę lepszym zespołem, ale nawet z tak klasowym zespołem jak właśnie Bayern stworzyliśmy kilka sytuacji. No między innymi ja miałem wcześniej troszeczkę, parę dni wcześniej sytuację. Sebastian Szałochowski praktycznie z Bartkiem Korwanem wyszli sam na sam z bramkarzem we dwóch. Też się nie udało strzelić. No także na pewno nie poddajemy się, walczymy do końca i postaramy się o lepszy rezultat. Oby było tak jak z Bayerem Leverkusen. Życzę powodzenia, a ja oddaję głos do studia.